Cześć, Krystian. Nie będę dzisiaj smutny, mimo że ostatnie dni były bardzo ciężkie, ale chciałbym, żebyś pamiętał, że zapamiętałem Cię jako bardzo pozytywną postać. Twoja radość, Twój uśmiech, Twoje podejście do życia było naprawdę świetne. Chciałbym, żebyś wiedział, że będziemy o Tobie pamiętać przez długi czas. Myślę, że do końca życia nie wyobrażam sobie, żebym mógł zapomnieć o Tobie i o tym, że byłeś w mojej drużynie. Nie wiem, czy pamiętasz, ale już wiele miesięcy temu kontaktowałem się z Tobą i chciałem Cię ściągnąć do swojej drużyny. Chciałem, żebyś był u mnie, bo uważam Cię za bardzo dobrego piłkarza i ogromny żal, że Ciebie nie będę mógł dalej kształtować jako piłkarza, bo uważam, że miałeś świetny potencjał i kariera była przed Tobą. Chcę, żebyś pamiętał, że będziemy razem z Tobą myślami. Chciałbym, żebyś patrzył na nas z góry i żebyś był po prostu dumny z tego, że będziemy wygrywać mecze i chciałbym ten sezon zadedykować właśnie Tobie. Żeby to był nasz sezon, w którym osiągniemy cele, o które wspólnie chcieliśmy walczyć i walczyliśmy do upadłego. Nie żegnam się, tylko mówię do zobaczenia. Cześć, przyjacielu. Chciałem Ci powiedzieć praktycznie to samo, wszystko, co już gdzieś tam napisałem. Może powiem Ci to trochę inaczej. Minęło kilka dni, ale brakuje mi Ciebie strasznie. Od rana do popołudnia siedzę w naszym mieszkaniu i czekam na Ciebie. Ale gdy nadchodzi wieczór, nie jestem w stanie już tam przybywać. Bo tracę nadzieję. My jako drużyna zrobimy wszystko, żeby o Tobie nie zapomnieć. Przyjacielu, jak jesteś gdzieś tutaj nade mną, daj mi jakiś znak, że jest wszystko ok. A najlepiej to się do mnie uśmiechnij, tak jak zawsze. W obliczu tak wielkiej tragedii, która się wydarzyła w niedzielę, naprawdę bardzo ciężko jest zebrać sobie jakiekolwiek myśli. Chciałbym, żebyś wiedział, że będę Cię pamiętał jako bardzo pozytywną postać, bardzo fajnego chłopaka. Wniosłeś wiele kolorytu do naszej szatni. Zostaniesz zapamiętany w taki sposób, w jaki się zachowywałeś, czyli cieszyłeś się życiem, bił od Ciebie wielki optymizm, zarażałeś tym nas, zarażałeś tym szatnie w takiej sytuacji. Naprawdę bardzo ciężko jest skleić jakiekolwiek słowa. Wiem po prostu, że mamy robotę do wykonania dla Ciebie i chciałbym Ci obiecać, że damy z Ciebie maksa, żebyś patrząc na nas był zadowolony i zrobimy wszystko, żeby upamiętnić Twoją pamięć w jak najlepszy sposób. Thank you.
Nie chcę z tobą się pożegnać, bo wiem, że jeszcze się zobaczymy kiedyś i będziemy przypominać sobie wszystkie te żarty, te godziny spędzane razem na granie, czy na trening, czy na rozmawianie o różne rzeczy. Teraz po prostu jest pusto i w szatni, i w domu, i w mojego serca, w serce Dominiki. Bo sam wierzy, że Dominika bardzo cię kochała. Byłeś ulubiony wujka Olusia, bo zawsze mówił, sam wiesz, jak mówił, gdzie jest Popi. Jeszcze chciałem powiedzieć, że strasznie będzie nam brakował mi i mojej rodziny, Dominika i Olusz, bo byłeś dla nas jedną z najbliższych osób w tej Rzeszowie i strasznie będziemy tęsknić za tobą. Krystian, zawsze będziesz, jesteś, będziesz w naszej drużynie. Wrosłeś w nią bardzo szybko poprzez to, jakim człowiekiem byłeś, jak dobrym piłkarzem byłeś i jak wiele, wiele mimo krótkiego czasu byłeś w stanie w tą drużynę wnieść. Dziękujemy ci za to i jesteśmy dumni z tego, że jesteś i będziesz z nami po wszechczas.